Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj mam dla was vloga, czyli coś, co uwielbiacie, wydaje mi się tak, nie wiem czemu tak ruszam rękoma. Plan dnia jest taki, że wstałam, jest godzina, zaraz wam pokażę, która. I co, jestem cały czas w moich dresach piżamowych. Spała dzisiaj, wczoraj, na dzisiaj u mnie Tosia, moja kuzynka, którą już widzieliście kiedyś w moim właśnie filmiku, który wam się pokaże gdzieś tutaj. Link do niego, możecie obejrzeć ten filmik. I Tosia u mnie spała. Dzisiaj jest piątek, więc Tosia idzie do szkoły, a ja nie. Dzisiaj jest 11:19, piątek 27 września. Tak, konkretnego planu na dzisiaj nie ma. Wiem tylko tyle, że prowadzam Tosię zaraz do szkoły. Na 11:40 ma lekcję, więc idziemy, jeszcze wyjdziemy sobie tam do piekarni, kupię jakąś drożdżóweczkę, coś. Potem wracam do domu i robię coś niesamowitego, do co się bardzo stresuję, ale potem wam pokażę. Tosia już to miała robione od rana, nie chcę wam zdradzać, o co chodzi. I będzie fajnie, będzie bardzo fajnie. Nie zwracajcie uwagi na to, jak wygląda moja buzia aktualnie, dlatego, że jest cała tusta, dlatego, że ją florowałam kremem, to raz, a dwa to, że mam okres. Super informacja, ale dziewczyny na pewno łączą się ze mną w bólu, dlatego, że wtedy, właśnie wtedy moja twarz jest w stanie, fatalnym, wszędzie mi wychodzą jakieś pryszcze, syfy i to wygląda obleśnie, ale to nieważne, już jest lepiej, to jest najważniejsze. W ogóle mam taki dobry dzisiaj humor, naprawdę jestem przeszczęśliwa. W ogóle zobaczcie, jaką dostałam prześwietną poduszkę od Domina, jest przesłodka. Ja kocham mopsy i zawsze marzę o mopsie, tylko mam go tylko na razie na poduszce. Musimy się zaraz zbierać, więc odezwę się do was za chwileczkę z Tosią. A wy, jeżeli lubicie takie vlogi, trochę domowe, trochę jak coś się dzieje, to pamiętajcie koniecznie o tym, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Tu się pojawi wam napis subskrypcji na moim czole. Więc walnijcie w moje czoło i subskrybujcie. Co? Jeszcze wbijajcie na mojego Instagrama, bo ostatnio bardzo dużo się tam dzieje. No, buziaczki, widzimy się za chwilę. Ale zobaczcie, jak Tosia pięknie wygląda. Idzie. Tosia, do której klasy już chodzisz? Trzeciej. Trzeciej. Tosia chodzi do trzeciej klasy. I powiem wam, że jak znosiłam jej plecak, to Tosia ma cięższy plecak niż ja w trzeciej liceum. Nie wiem, czemu dzieci tak mają, ale Tosia ma zrobione piękne warkoczyki. Coś chcesz powiedzieć, Niunia? Pokaż się jeszcze pięknie. Boże, Tosia jest tak piękna, serio, ludzie. Idziemy do szkoły! Co byś chciała za piczko? Kubuś. Kubusia? Dzwonek! Pa! Pa! Już odprowadziłam Tosię do szkoły i nie wchodziłam jakby na teren szkoły, bo to jest również moja szkoła. Była już. Niezbyt mnie tam ciągnie jeszcze. Więc Tosia sobie poszła i się tak ze mnie śmiała, bo ja cały czas myślę, że ona jest taką, wiecie, małą dziewczynką, która nawet na pasach nie potrafi przejść. I to mnie jakoś tak rozśmieszyło, bo ona tak się na mnie spojrzała i tak powiedziała: Zosia, ja już jestem duża. A ja tak, wow, dobra, dobra. No, a tak w ogóle nie zwracajcie uwagi na mój głos, bo cały czas mam chrypę. Więc no, to tyle. Wracam do chaty mojej i zobaczymy, co będzie się działo. Kochani, nadchodzi właśnie wielki moment. Jak wiecie, moja mama jest fryzjerką, nie powiem wam, gdzie pracuje i co robi. Nie pracuje. Ale jesteśmy cały czas u mnie w domu, po prostu tutaj mam moja mama salonik i będzie mnie obcinała. Robimy wielkie cięcie, dlatego że moje włosy są już bardzo długie, bardzo. Sobie możecie zauważyć, co dotąd. Ale są bardzo zniszczone, dlatego musimy się ich pozbyć, prawda, mamuś? Więc szalej. A może umyjemy je wcześniej? Nie, wczoraj myłam. Mieliśmy decyzję, mama podjęła decyzję, że nie warto cały czas pryskiwać tych włosów, tylko po prostu je umyjemy, mimo tego, że specjalnie wczoraj myłam. Ale nieważne. Oj, mama tutaj robi zabieg zniżania się. Rysuje się. Czy my nigdy nie miałam też takiej sytuacji? Już? Nigdy nie miałam takiej sytuacji, że mama mi źle obcięła włosy. Oprócz tego, jak mi raz ścięła grzywkę. Bo... Na swoje własne życzenie. Tak, na moje własne życzenie, bo sobie wymyśliłam, że chcę mieć prostą grzywkę. Czy wy to rozumiecie? Byłam jakoś w 5. albo 6. klasie. Chyba w 6. I wyglądałam tak okropnie, tragicznie,
okropnie tragiczny, nawet się nie za tego dalej pisać. No i to było jedyne złe cięcie to było, a tak to zawsze jest super. I właśnie jak się pytacie, co robię z włosami, to wszystko zasługa mojej mamy. Kochani, powiem wam tylko tyle. Mamo! Nie cierpiecie. Nie pokażę wam na razie moich włosów, mam je schowane z tyłu, więc nie macie pojęcia, co tam się zmieniło. Pokażę wam wszystko dopiero jak sobie je ułożę, tak jakbym chciała, żeby były ułożone, bo mama mi je tylko wymodelowała, bo ja sobie po swojemu je układam. Jak się już pomaluję, będę gotowa cała, to wam się pokażę w efekcie końcowym. Tak więc teraz pędzę ze skworeczkiem tylko na spacer, bo skworeczek jest chory, więc idę z nim na spacer i potem wam się pokazuję. Raz, dwa, trzy. Będę się teraz pewnie cały czas patrzyła w podgląd. Ale co myślicie? Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co myślicie o tych włosach. Ja przed chwilą jeszcze byłam załamana, ale teraz jak się poszłam kąpać, jak się czesała, jak się malowałam, to miałam cały czas spięte te włosy i jak je rozpuściłam, to podoba mi się to. Zawsze jak miałam długie włosy i je spinałam, i jak je nagle potem po powiedzmy godzinie rozplątywałam, to były tragiczne. One już były albo do zlokowania, albo do wyprostowania, albo do umycia. Nie potrafiłam z nimi nic zrobić, albo znów do spięcia. A te miałam spięte teraz cały czas i myślałam, że będę musiała iść je znów lokować albo coś takiego. A właśnie takie rozrzucone mi się podobają. Są takie messy hair na maksa. Są bardzo świeże na pewno. I ja wam oczywiście teraz tego nie pokażę, bo zbytnio tego nie widać. Dlatego, że właśnie były spięte i od razu się troszkę, wiecie, już nie wyglądają jak takie świeżutkie. Ja nie chciałam wam pokazywać, jak było ułożone na szczotkę, bo mi się nawet to nie podobało, bo jakby mama mnie tylko tak wymodelowała, żeby ładniej mi się układały właśnie też może dlatego, w sumie nie wiem. Ale... wow, mam krótkie włosy! Jezus! Wy mnie na pewno nigdy nie widzieliście w krótkich włosach, a co dopiero w takich. W takich, przecież one są dotąd! Ale w sumie jeszcze bym mogła sobie dotąd ciachnąć, nie? Nie, jak bym okropnie wyglądała i tak już mi bardzo pogrubiło twarz, mam wrażenie. Ale... super. I tak samo powiem wam, że zrobiłam sobie dzisiaj taki na maksa glow makijaż. Taki, że normalnie wow, wow. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Ja się wszędzie świecę, dlatego że użyłam super bazy pod makijaż i jeżeli chcecie, kiedyś wam zrobię taki make-up tutorial. Dodatkowo, nie zwracajcie uwagi na ten syf za mną, ale się ubrałam tak normalnie, jakby mam tylko jeansy. To są teraz moje ulubione, jakby takie spodnie są moje ulubione, luźne po prostu, boyfriendy. I mam zwykły t-shirt i teraz myślę, że na to ubiorę tak samo jeansową kurtkę, jakieś czarne, wysokie butki. Myślę, że będzie okej. Pojadę do miasta z wami. Pani uszykowana, moja mami to uszykowana, mama idzie załatwiać swoje sprawy, ale przy okazji mnie podwozi do galerii i potem się spotykam z Dominem. Muszę jeszcze wejść do Rossmana, bo jest minus 50 na kosmetyki. Zobaczysz, co się jest i do Zary. Chciałam się odwiedzić, więc zobaczmy. Mama, masz coś do powiedzenia? Nie, nie, absolutnie. A co myślisz o moich włosach? Są bardzo krótkie. Bardzo krótkie. Dzisiaj przyszłam do HM-u, już są takie piękne sweterki. Cudowne i do tego można ubrać taką spódniczkę. Jest przepiękna teraz naprawdę kolekcja w HM-ie, więc musicie koniecznie przyjść. Moim faworytem są zawsze takie płaszcze. Cudowne. Naprawdę pięknie to wygląda. Można to ze wszystkim włączyć ze sweterkiem, pod to można mieć koszulę. Cudo. Co sądzicie o takich czapkach? Takich bini po prostu dużych. Ja je szczerze mówiąc uwielbiam i zastanawiam się nad nią. Chyba powinna być ciemniejsza, nie wiem. Boże, zobaczcie, ten płaszczek jest też w takim kolorze białym. Cudowny. Mam właśnie do Zary i powiem wam, że w HM-ie szukałam jednych butów, ale niestety ich nie ma. Nie wiem czemu, w ogóle nigdzie w Poznaniu ich nie mogę znaleźć, tylko na stronie je widziałam, więc widocznie muszę zamówić przez stronę. Ale przyszłam do Zary i wzorze jest tyle pięknych rzeczy, że mi się chce płakać. Ja chcę, bym chciała mieć tyle pieniędzy, żeby kupić to wszystko, albo ja w ogóle chciałabym mieć taką szafę jak Zara, po prostu idealnie, ale wybrałam tylko dwie rzeczy. Taką spódniczkę,
splisowaną, o ile dobrze mówię, śliczna i tutaj wiązana. I do tego taką koszulę z takimi złotymi wstawkami. Przymierzę to i zobaczymy, jak będę wyglądała. Pewnie źle, jak we wszystkim. Już się przebrałam, proszę, jaką mam krótką kitkę. Wyglądam tak i w ogóle zobaczcie, jeszcze zapomniałam wam pokazać, wybrałam takie buty. One są fajnie, bo są na takim podwyższeniu i są niby takie duże. No ale z drugiej strony nie wiem, czy moje nogi jakoś zgrabnie w tych butach wyglądają. Kurde, nie wiem. Ale jeszcze mam taką sukienkę tutaj, przepraszam, spódniczkę. Jest prześliczna. Teraz niestety musiałam ją tutaj, nie mogłam jej ściskać, bo brzydko wyglądało z tą koszulą. Ale ta koszula niestety jest w rozmiarze S i jest mi po prostu za duża, jakby widzicie za mnie, jak wyglądam, pogrubia mnie bardzo, bardzo. Szkoda, że nie ma XS-eczki, no ale nieważne. Ale ta spódniczka cudowna w zimę będzie cudowna również do swetrów, więc ją wezmę. A pomyślę jeszcze, co z tymi butami. No ale ładnie wyglądają do tej spódniczki. Dlatego chciałabym mi całą Zarę. Patrzcie, kto do mnie przybył, kochani. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobra, cio. Przyszliśmy sobie na jedzonko. Dobre? Bardzo dobre. O. On ma to, a ja sałatkę. Co lepsze? Wybierzcie w komentarzach. To, zdecydowanie. Jaka słodka. Co to za rasa? Nie, właśnie wychodzimy z Poznani. I w sumie to byliśmy tam troszkę dłużej, nie za dużo wam pokazywałam, dlatego że wiecie, musieliśmy iść na zakupy, coś tam, bo Domin się u mnie zostaje, bla bla bla, mnóstwo rzeczy do zrobienia, ale powiem wam... Jest masakra, jedna wielka masakra, jesteście kochani bardzo. Tyle ludzi spotkaliśmy w tej Poznani, tyle jakby osób do nas podeszło, chodźmy tu. Dobra. Tyle osób do nas podeszło, że to jest po prostu niesamowite. I cały czas byliśmy zawaleni, on bardziej wiadomo. Ale ja też dziękuję wszystkim, których spotkałam i super było. Teraz właśnie czekamy za Uberkiem i jedziemy do mnie! Juhu! A i może dzisiaj zrobimy w ogóle live'a na moim Instagramie. O, albo na moim, co? Albo na Domina Instagramie. Nie, połączymy sobie. Dobra, może. Jeżeli chcecie tak trafiać na nasze live'y, to pamiętajcie o tym, żeby obserwować mnie na Instagramie. Tutaj pojawi wam się moja nazwa i Domina nazwa też wam się pojawi. Albo może nie. Jesteśmy w domu, kupiliśmy sobie jedzonko, dobra, to już wam mówiłam. Teraz wam pokażę, co sobie kupiłam i zawsze wam pokazywałam te butki. I te butki są już, tylko ja je sobie dzisiaj przebrałam, dlatego leżą już na dole, no ale nieważne. Kolejną rzeczą jest ta spódniczka, ale też już wam pokazywałam, jak byłam w przymierzalni. Jest taka plisowana, śliczna i w ogóle piękna. Ale teraz przejdźmy do rzeczy, których kupiłam w Rossmanie i w Hebe, bo to jest w ogóle punkt kulminacyjny dzisiejszego programu. Po pierwsze kupiłam, patrzcie, w Hebe taki płyn pod prysznic. Ja tak, wiecie, często patrzę na tę oprawę całą. Bardzo mnie to zainteresowało. I love tutaj pisze. Co? Nic, kochanie. Tak pięknie pachnie, jest niesamowity, dlatego kupiłam, kosztowała 13 zł, spoko, spoko. Kolejną rzeczą, którą kupiłam w Hebe, jest maseczka do twarzy, ale nie taka byle jaka, bo jest to maseczka na kilka razy. Rozumiecie, nie, że... Co się dzieje? Jakaś dziwna konsystencja. Jednak ci się nie podoba? Peelingowa. A, czyli podoba ci się? No mega. No mega mi się podoba. Jest z Labiotiki. Okej. Okay. Myślę, że będzie spoko. Peeling mechaniczny, a, no bo peeling mechaniczny. No, że wiesz, że ręką, czyli mechaniczny. Co jest? Czyli to nie jest maseczka. A myślałeś, że to jest maseczka? Tak. A to jest peeling, pokaż. Tak. O, ja pitol, a ja specjalnie, bo obok była maseczka, to myślałam, że to też jest maseczka. To jest inny kolor. Czyli jednak nie masz maseczki? Świetnie. Serum z kwasem hialuronowym i witaminą PP. To mi się mega podoba. A co to jest witamina PP? Nie wiem. Wzmocniona terapia nawilżająca, bla bla bla. Wszystko tak pięknie wygląda. I wiecie, może będę mieć taką ładną nawilżoną cerę. Tak to wygląda. Dość przerażające. O. Na chemii. No tak. Nie wiem, ale to chyba trzeba będzie jakoś... To są pojedyncze fiolki. A jak to się używa? Ale ona jest szklana, no to jak ja mam roz... No tak, jakoś. Bo to jest pewnie jakaś zawleczka. No. Ej, lol! Jak ja to mam niby otworzyć, jak to jest szklane i to jest wszystko zabudowane? Daj, pokaż mi to, co? Chyba, że to złamać.
A pokaż. Dziwne, nie? Bo to jest zabudowane. No właśnie. Tej, słuchajcie, kochani, rzeczywiście jest to takie zabudowane i... Dobra, mogłam sobie najpierw spojrzeć na to w sklepie, ale nieważne, bo zobaczcie. Przeczytajmy może sposób Nie ga... Nie! Ja... O! Wow! Ja... Mój gwiazd lauronowy leci! A to jest kwas, Zosia, tego nie można! Tego nie można dotykać! No ja... Ja pitole! Dzisiaj to kupiłam i co? I co tu wywalę? Nie, to jest tylko jedna fiolka, kotek. Bo masz jeszcze takich 5, czy tam 4. Ale zobaczmy, czy to jest w ogóle fajne. Pachnie? Ale takie mięciutkie, cera będzie mięciutka. Dotknij, jakie mięciutkie. Pokaż. No. Uuu, jak pupcia nie mówię. Bardziej tłuste. Oh no, wszędzie mam szkło i kwas hialuronowy. Koszmar. Ale tragedia, patrz się to. Tragedia. O, ładra mi się, gdzie ja to mam wytrzeć? W moje spodnie, dawaj. Nie, wezmę gdzieś tam pod łóżko. Zawsze tak robię. Ej, żeby mi się to szkło zaraz nie wbiło, ja już czuję wszędzie szkło. No dobra, nieważne, przeczytajmy tutaj. Wykonaj demakijaż twarzy płynem micelarnym Ava. I ty nie masz tego płynu micelarnego przecież, Ava. Nie mam. Czyli ty musiałaś kupić jakiś zestaw do tego, tak? Nałóż na skórę twarzy i szyi maskę enzymatyczną Ava. No, czyli zestaw musiałaś typowo kupić. Czyli może w tym zestawie był otwieracz? Ej, no właśnie, może w zestawie był otwieracz do tych butelek. Przecież masz tonikiem Ava. I dopiero na sam koniec załóż to serum. No dobra, kotek, no nie wyszło ci. Kupiłaś produkt, który wymaga innych. Jeszcze ci się zbił. Każdemu się zdarza. Każdy. Ej, jest ta jeszcze co? Jedna fiolka, dobra, tu jest. A czekajcie, mnie to ciekawi. Czekaj chwilę do mnie, muszę sprzedać. W miejscu, przełamać w miejscu białej kropki. Łe i mamy, patrz, jest tu biała kropka i robimy tak. Sz, poka. Jest tutaj taka biała kropka. Aha, i tutaj łamiesz. No. Dobra. Dobra. Okej, przynajmniej wiem jak to. Ale głupio, że zrobili to w szkle. Nieważne, kolejną rzeczą, kochani, jest. Wow, to jest w ogóle szok, zobaczcie to. Lirak. Lirak, lapru. Coś takiego kupiłam, dlatego że bardzo mnie to zainteresowało w sklepie, bo zobaczyłam coś takiego. Koncentrat dwufazowy stop wypryskom. No to jest taka reklama, że mnie to od razu przyciągnęło, powiem wam. I ja ostatnio mam jakieś problemy z cerą i mówię, no to ja muszę coś takiego mieć. No i patrzę na cenę, mówię tam chyba 80 zł. Już się wiecie, tak się załamałam, mówię, no nie będę takiego czegoś takiego małego, co tu ma 50 ml, nie, 15 ml kupować. No ale potem tak czytam i w sumie mówię, że dobra, może się przyda. I odpakowuję w domu, a to się okazuje, że to jest coś takiego. Taka fiolka z jakby płynem i tutaj nie wolą tego wstrząsać, bo tutaj jest taka jakby mąka i proszek, który się nakłada przez patyczek, że wkłada się patyczek, moczy się w tej mące i się nakłada punktowo, więc błagam, God, please, give me results i tyle. Tyle bym z tego chciała, no ale dobra, kolejną rzeczą. No i dobra, i teraz chyba przechodzimy już do Rossmana, a nie jeszcze kupiłam... Ile ty tego jeszcze masz? Jeszcze skin 79. Kupiłam sobie po prostu żel z aloesu, bo teraz jak byliśmy w Warszawie, to Kamil wczoraj mi mówił, że to jest super na twarz i do ciała ogólnie, że bardzo nawilżające, więc sobie wzięłam. I teraz, dobra, teraz już chyba Rossmann, no teraz już Rossmann, na promocjach minus 50%. Kupiłam sobie maskarę Bourjois. Wydaje się bardzo ładna, a w ogóle dupa, bo to tak jest, że teraz te promocje minus 50%, a wchodzisz to nagle chcesz wszystko i potem płacisz. Tragedia, serio, to mi mówię ci. Tragedia? No dzisiaj jak płaciłam, to mówię, ty idzie to minus 50%. Tyle się wydaje, no tak. Bo tyle kupujesz, a bo jest promocja. W ogóle mi naliczyli to minus 50%. Czyli to ciebie napędza. No właśnie, nie? Teraz kolejny z Rimmela Extra 3D Lash. To jest taki, lubię go bardzo. I mój favorite korektor, Fit Me Maybelline i z L'Oreala taki błyszczyk mega różowy i zrobimy swatcha teraz. Poka. O Jezus, bo on się tak pięknie mieni. Tylko niestety zostały takie chamskie trochę te drobinki, ale... Zobacz, czy widać ładnie? Widać? Nie. O, teraz o. Dopiero. Widzicie? Jest prześliczny, mi się tak wydaje przynajmniej. No i to tyle z mojej... No wszędzie mam ten kwiat hialuronowy. Hialuronowy. Nie umiem nawet już tego wypowiedzieć. Ja pitol, no patrz, wylał mi się cały. No mi też właśnie, teraz mnie posmarowałeś szkłem. Serio? Nie no, żartuję. Nie wiem, czy coś ciekawego działo się w tym vlogu, ale niech będzie i mam nadzieję, że wam się podobał, bo zaczynam padać. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapce w górę, subskrybujcie mój kanał i Dominika, którego na pewno już subskrybujcie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! Cześć!